Cześć, witajcie w kolejnym filmie, już w nowym roku. Mamy nowy rok, miejmy nadzieję, że ten rok będzie zdecydowanie lepszy, spokojniejszy, jeśli chodzi o ceny i tak dalej. Chociaż póki co nie zapowiada się to, ale miejmy taką nadzieję. Dzisiaj tutaj film z byków, pokażę wam, co u nas się zmieniło, co nie zmieniło. Paszę już rozsypałem bykom, właśnie sobie pojadałem. O, widzicie, tam i tam. Zaraz sobie przykulnę balota słomy i naścielę im. No, tutaj mamy póki co jeszcze te 10 i 2 sztuki. Musimy sobie w końcu porozdzielać. Będzie czas właśnie już teraz w nowym roku. W starym roku jeszcze było kilka różnych rzeczy do załatwienia i tak dalej. Nie było kiedy tego porobić, ale teraz sobie zrobimy. Jeszcze obornik w połowie już zacząłem wyrzucać wewnątrz budynku. Muszę to dokończyć i wtedy sobie rozdzielimy te po 6-6 i w końcu przepędzimy małe byczki. Wam pokażę już, jak wyglądają za chwilę. Ale powiem wam, mamy styczeń, a wczoraj już mieliśmy 15 stopni na termometra, więc jak wiosną normalnie, nie pamiętam takiego ciepłego stycznia. Były już ciepłe, ale nie aż tak, żeby było po 15 stopni. Nie dość, że nie ma śniegu, deszczu też za bardzo nie ma. Jestem ciekawy, co będzie wiosną, czy znowu nie będzie susza jeszcze większa niż w zeszłym roku. W zeszłym roku wiosną trochę zmagaliśmy się z tym u nas tu w regionie. Zobaczymy, co będzie w tym roku. Jak widzicie, jesteśmy już u młody, tak one wyglądają, już trochę podrosły. Mleka już nie dostawałem, jakieś 3 dni chyba skończyło nam się. Dużo nie służyliśmy tego mleka, w sumie na te 8 sztuk od początku 3 worki, więc nie tak źle. Teraz mają tylko paszę treściwą, wiadomo, wodę daję, tutaj już sieno, kiszonka, one sobie ładnie sięgną przez tą szparę i sobie pojadają. Tutaj mamy drugą grupę, 8 sztuk. Więc będziemy chcieli, jak styczeń zapowiadają znowu ciepły, więc będziemy chcieli je w styczniu sobie już tam przepędzić, żeby się zaklimatyzowały, w razie czego, by w lutym miał przyjść jakieś przymrozki i to niech sobie już tam pod tą wiatą zaklimatyzują. Tutaj mamy jeszcze 3 jałówki, przepędziliśmy. Są to jałówki od tych 15 sztuk, które były najmniejsze, nie rosły tak jak powinny, nie wiem, czy ona też, ta pamiętam, była po przejściach z płucami, widzicie, nie chce już tak rosnąć, ta chyba też, a tamta po prostu pewnie za mało miejsca, mała była, nie miała dostępu do paszy tak jak powinna mieć i dlatego tak zostały. Tutaj ostatnio był weterynarz, ponieważ jeden byczek był chory, miał gorączkę, było widać, jeden był właśnie w takiej fazie mocnej, drugie były w fazie początkowej, kolejne, więc weterynarz stwierdził, że najlepiej po prostu przeszczepić wszystkie od razu 11 sztuk, które tu jest,
wraz z działkami. Mówi, że taka pogoda, po prostu były mrozy, przejście na dodatnie temperatury i ponoć one chorują, dlatego też zrobił wszystko i widać póki co jest z nimi lepiej. Jeden tak kaszlał mocno, a teraz już tego nie ma, więc odpukać, żeby nie było już żadnych problemów. No taka to jest pogoda. Ja zawsze mówię, że cielaki najlepiej odchowywać wiosną, ale niekiedy tak nie wychodzi. Te przepędzimy i będziemy chcieli pewnie kupić kolejne jakieś byczki. Możecie wysyłać jakieś fajne namiary, jak macie, na jakiś fajny materiał. Wyślijcie, napiszcie może jakiś numer albo nazwę firmy, to sobie podzwonię z ciekawości. Trzeba się trochę porozglądać, nie można też cały czas u tego samego, bo wiecie, jak przyzwyczajać. Trzeba szukać gdzie taniej po prostu. No ale też, żeby ten materiał był dobry po prostu. No. Więc to będzie taki krótki film. Chyba nic tutaj do dodania ciekawego nie mam. Kolejne pewnie będą z bykami, jak już one będą pod wiatą sobie. To wszystko na tym filmie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowy rok, żeby w tym rolnictwie było lepiej w przyszłym roku. No, więc na razie.